Hej, gramy dalej w najdłuższą podróż. Jesteśmy w pokoju April, no i rozejrzymy się po nim. Ładny widok, jeśli ktoś lubi cegły. No tak, ja mam taki piękny widok z pracy, z okna. Gumowa kaczuszka to jest taki przedmiot, z którym związana jest chyba najwięcej kontrowersji w najdłuższej podróży, ponieważ no, oryginalna zagadka się z nim wiąże. Gumowa kaczuszka, beznadziejnie przywalona przez starą, zardzewiałą kratownicę. Ale tym może zajmiemy się później. Możemy pociągnąć łańcuch. Ale wracamy do pokoju. Szafa. I co w szafie? Zabawkowa małpka, tutaj rysunki, możemy je podnieść czy nie? To parę rysunków, które zrobiłam, będąc jeszcze dzieckiem. Nie wiem nawet, po co je tu przywiozłam. Kompletnie nic dla mnie nie znaczą. Kiedy wyprowadzałam się z domu, mogłam zabrać tylko jedną walizkę. Chciałam zabrać więcej rzeczy, ale... C'est la vie. Przynajmniej na dobre zerwałam z przeszłością. Mam nadzieję, że kiedyś wreszcie z mojej ciężkiej pracy będą jakieś pieniądze. I wtedy kupię sobie dom i wypełnię go najróżniejszymi nowymi drobiazgami. Przeszłość? Kto jej potrzebuje? No, przeszłość buduje nas jako ludzi, bo jesteśmy ukształtowani w pewien sposób przez to, co działo się w przeszłości. Wielu o tym zapomina, ale nie warto się odcinać całkowicie. No dobrze, może i w mojej garderobie brakuje najmodniejszych kreacji, ale nie stać mnie na ciuchy z żurnala. Użyteczne, praktyczne i tanie. To moje motto na zakupach. No i przedmiot numer jeden w szafie, czyli zabawkowa małpka. Posterunkowy Guybrush. Moja zabawka zwierzątko. I lubi, kiedy mówi się do niego małpa. No i tak, tutaj mamy już nawiązanie numer jeden i prawdopodobnie też nawiązanie numer dwa. Numer jeden to oczywiście Guybrush. Imię głównego bohatera serii Małpia Wyspa, czyli chyba nawet najpopularniejszej serii przygodówek w ogóle w historii gatunku. Natomiast drugie nawiązanie, no to nie lubi, kiedy mówi się na niego małpka, to już do Terry'ego Pratchetta, do świata dysku, gdzie znajdował się taki bibliotekarz, też przemieniony w małpę i też nie lubił, kiedy się go nazywało małpą. Także nawiązania do popkultury i do gier przygodowych już się pojawiają. Zabraliśmy małpkę i teraz możemy się jej przyjrzeć. Posterunkowy Guybrush. To przedziwne połączenie człowieka, małpy i muzykanta, a poza tym oczywiście jest policjantem. No i widać, czym autorzy się inspirowali. Inspirowali się dobrymi przygodówkami. No, Małpią Wyspą praktycznie każdy twórca przygodówek się inspiruje. Jeśli na przykład zbiera pieniądze na Kickstarterze, czy jeśli pisze o swojej grze i o inspiracjach przygodówkowych, to automatycznie Małpia Wyspa na większości list się znajduje. Także to jest akurat takie nawiązanie, powiedzmy, nie oryginalne, ale i tak sympatyczne. Może i zajmujące, ale denerwujące jak diabeł. Chyba go wyłączę. No tak, też bym tak zrobił. Ma jeszcze gwiazdę szeryfa prawie. Posterunkowy Guybrush. Okej, okay. Oko. Chyba jedno z jego oczu wypada. To wykorzystajmy to i wyrwijmy mu. Oko wypadło. Biedny posterunkowy Guybrush. Przepraszam, Guybrush. Ale muszę na razie pożyczyć twoje oko. No, miejmy nadzieję, że się nam przyda. Dobra, wychodzimy z tego widoku. Co tutaj jeszcze mamy? Parę książek na półce. Półki. Parę książek tutaj. Motto mojego pokolenia. Powinniśmy więcej czytać, ale życie jest za krótkie. Pogodziliśmy się z naszym analfabetyzmem. Ostatnia książka, jaką przeczytałam, nosiła tytuł Jak uwieść mężczyznę twoich marzeń. Teraz, jeśli tylko znajdę faceta godnego marzeń, będę dobrze przygotowana. No, niestety. Najdłuższa podróż ma już 20 lat. Minęło już od momentu premiery. I to dopiero jest motto
naszego pokolenia, obecnych czasów, kiedy rzeczywiście coraz więcej jest takich atrakcji, z których człowiek może skorzystać w młodym wieku i książki u wielu idą w odstawkę. To moje biurko, więc teoretycznie tutaj powinnam pracować. Moja muza chyba wyjechała na urlop, bo ostatnio miałam co najwyżej przelotne inspiracje. Pamiętajmy, że 99 rok to wtedy internet dopiero w zasadzie raczkował. Moje zdjęcie z przyjaciółmi. I zdaje się, że tego zdjęcia w ogóle się w grze nie używa. Ono jest związane z usuniętą sceną. Te ciekawostki można na przykład przeczytać na przygodoskopie, gdzie są fajnie usystematyzowane. Spójrzmy. To Charlie, Emma i ja w parku Florence. Markus zrobił to zdjęcie jakiś miesiąc temu, zanim przeszły upały. Co tu jeszcze mamy? Mamy pamiętnik. Kochany pamiętniku, notatka do samej siebie. Sny o gadających drzewach i smokach nie powinny prowadzić do rozmawiania z martwymi przedmiotami w prawdziwym świecie, więc przestań to robić. Ale zabiorę pamiętnik i od tej pory powinien on się pojawić w menu opcji. Wcześniej nie było tego, pamiętnik April, były tylko dialogi i tutaj przerwa archiwum filmów, teraz pamiętnik się pojawił. Także w dobrym momencie. Byłaby to wpadka, gdyby pamiętnik był tutaj, zanim go zabraliśmy z półki. Ale przyjrzymy mu się, bo tutaj w środku znajduje się grafik. O, to mój rozkład godzin z baru. Całkiem zapomniałam, że go tutaj położyłam. Dobrze, że go znalazłam, bo jestem spłukana. No tak, pieniądze trzeba zarabiać. Czyli pracujesz w barze. To grafik. Godziny, które przepracowałam w tym tygodniu w barze. Dobra, w porządku. No i teraz taka rzecz, której teoretycznie nie musiałbym robić w Let's Playu, ale poważnie podchodzę do swoich obowiązków. W części gier dziennik nie wprowadza, czy pamiętnik nie wprowadza jakichś informacji ważnych, bo wszystko, co robimy, po prostu tutaj jest w skróconej wersji napisane, żeby tak usystematyzować swoje wiadomości. Tutaj jednakże uważam, że przeczytanie przynajmniej na początku fragmentów pamiętnika jest istotne, ponieważ one wprowadzają niejako do fabuły. No i to, co tutaj przeczytamy, to nie widzieliśmy tego w grze, więc ja to przeczytam. Jeśli ktoś chce akcji, niech po prostu sobie przewinie film. 14 kwietnia 2209 rok, piątek. Niech żyję 100 lat, stuknęła mi 18. Powinnam się cieszyć, no nie? No cóż, nie chciałabym, żeby to, co powiem, zabrzmiało dziwnie, ale 18 lat to w sumie mniej więcej to samo co 17, z tym, że można kupić sobie pistolet i wyrobić prawo jazdy na poduszkowiec. Wcześniej myślałam, że ta liczba rzuci światło na mroczną głębię mojej duszy i pomoże mi odkryć jakieś niezwykłe prawdy o wszechświecie. Na przykład sens życia albo przynajmniej jakieś wyjaśnienie, dlaczego wszyscy faceci to kompletni idioci. Tja, szowinizm i oczywiście stereotypy. Moje wtrącenie. Ale nic z tego. Dzisiaj jestem tą samą osobą, którą byłam wczoraj. Nie czuję żadnej różnicy. Ta sama nudna April, tkwiąca w uszy w swoim starym, nudnym życiu. Właśnie uświadomiłam sobie coś ważnego. Muszę szybko się stąd wyrwać. Muszę wyjechać. Tu dla mnie nie ma żadnej przyszłości, a o przeszłości wolałabym jak najszybciej zapomnieć. Wiem, co chcę robić. Studiować w Weneckiej Akademii Sztuk Plastycznych. Wenecja to jest takie miejsce, które mnie trochę fascynuje. Fajna architektura wenecka. Na przykład bardzo lubię film, który dzieje się w Wenecji, nie oglądaj się teraz, na podstawie książki. Zapomniałem tej autorki, ale ona napisała Zatrute ciasteczko, które przeczytałem. Daphne du Maurier, jakoś tak. Bóg jeden wie, czy przyjmą mnie na semestr jesienny, ale muszę spróbować. Stara pojechała tam w zeszłym roku, a teraz zgodziła się, żebym u niej mieszkała, dopóki nie znajdę pracy i czegoś nie wynajmę. Sara, nie stara. Przepraszam. Ta czcionka jest oczywiście stylizowana na notatnik, więc nie do końca super czytelna. Pisanie o opuszczaniu miejsca, w którym się cały czas mieszkało, jest zarówno przerażające i
podniecające. Jestem pełna obaw, bo nigdy w życiu sama nie mieszkałam i nigdy nie byłam w Newport. No i oczywiście boję się, że stary dobry tatuś dowie się o wszystkim i zmusi mnie, żebym została. Nie żeby mu się to miało udać, ale na pewno będzie chciał spróbować. Z drugiej strony, czyż jest coś bardziej podniecającego niż rozpoczęcie niezależnego życia w Wenecji? Z tego co widziałam i słyszałam, wygląda świetnie. Pełno tam małych kafejek i małych kanałów. Tak jak w prawdziwej Wenecji we Włoszech, a większość mieszkańców to ludzie młodzi i kreatywni, którzy nie boją się inności i odmienności, czyli jest tam dokładnie wszystko to, czego brakuje tutaj. Czyli tutaj taka uwaga, to nie jest prawdziwa Wenecja, to jest mała Wenecja, zdaje się. No ale nie na darmo została tak nazwana, po prostu przypomina tę włoską Wenecję. 22 kwietnia. Dzisiaj zadzwoniłam do Akademii i zapytałam o wymagania dla kandydatów. Powiedzieli, żebym przywiozła ze sobą parę moich prac. Wygląda na to, że jedyne wymagania, które stawiają kandydatom, to odrobina talentu, oddanie sztuce i sumienność. Kobieta, z którą rozmawiałam, była całkiem uprzejma, ale nic mi nie obiecywała. Powiedziała mi, że kandydatów jest wielu, a ilość miejsc ograniczona. Wiem, że moje prace są niezłe, choć niewiele nad nimi pracowałam. Zdecydowanie jestem oddana sztuce i sumienna. Więc czemu mimo to się denerwuję? 1 maja. Trochę zapomniałam o prowadzeniu pamiętnika, ale tyle było zamieszania przy egzaminach i w ogóle, że nie miałam czasu. Wiem, cienka wymówka. Muszę po prostu wziąć się w garść i od dzisiaj regularnie go uzupełniać. 25 maja. Ach, 3 tygodnie zupełnej ciszy. Spoglądam na swoje wcześniejsze pamiętniki i zastanawiam się, w jaki u diabła sposób znalazłam czas, żeby tak dużo i tak często pisać? No cóż, spróbuję sobie przypomnieć, co działo się przez te ostatnie kilka tygodni. Zdałam wszystkie egzaminy na 5, żartuję. Jutro rano wyjeżdżam. Tak, robię skok w wielką niewiadomą i już nigdy tutaj nie wrócę. Wybrałam wszystkie pieniądze z banku, było tego $2190. Spakowałam walizkę i torbę z moimi ubraniami, przykładowymi pracami, książkami i ze wszystkimi niezbędnymi rzeczami. Niestety tak wiele muszę tu zostawić. Moje stare zabawki, parę większych obrazów, sztalugi. Nie, żebym nie mogła poprosić mamy, żeby mi to wszystko przysłała. Mam zamiar zostawić rodzinie list pożegnalny, ale nie powiem im, gdzie jadę. 18 lat pod ciągłym nadzorem mi wystarczy. Zdecydowanie nie chcę zabierać całego tego gówna ze sobą w nowe życie. Ostre słowa. To dziwne, ale kiedy dzisiaj rano się pakowałam, nagle przypomniałam sobie o czymś, o czym już dawno zapomniałam. Kiedy byłam dzieckiem, trzymałam wszystkie swoje rysunki pod podłogą, żeby ojciec ich nie znalazł i nie ochrzanił za to, że marnuje czas. Pudełko było dokładnie tam, gdzie je ukryłam ponad 6 lat temu. W tym momencie nie mam ochoty oglądać tych rysunków, więc zawinęłam pudełko i włożyłam je do walizki. Otworzę je, kiedy będę już w Wenecji. Pewnie to nie czas na nostalgiczne wspomnienia z dzieciństwa, ale cieszę się, że pamiętałam o tym pudełku. Więc to już dzisiaj w nocy. Wymknę się z domu o 4 rano i złapię pociąg do Greenville, a stamtąd aż do wielkiego miasta Newport. Dzisiaj przy kolacji zobaczę mamę. Zobaczę mamę, tatę, Daniela i Owena ostatni raz w swoim życiu. Na tacie mi nie zależy, ale mamy mi szkoda. Nie wiem, czy to takie dojrzałe, szczerze mówiąc, tak definitywnie odcinać się od nie tylko od przeszłości, bo to jeszcze bym zrozumiał, ale od swojej rodziny. Okej, na tacie jej nie zależy, ale mama, Owen, Daniel, czyli jakieś bliskie osoby, no cóż, jej wybór. Ale wiem, że za mną tęskni. Wiem, że czuję się winna za to, że przymykała oko na to, jak ojciec traktował mnie przez te wszystkie lata. Co do Daniego i Owena, to naprawdę nie wiem. Dany to dupek. Mógłby przynajmniej teoretycznie się poprawić, ale wątpię, żeby tego chciał. Owen ciągle jest jeszcze dzieckiem. Może jeszcze coś z niego będzie, choć dopóki ojciec będzie wszystkim rządził, to nie byłabym co do tego taka pewna. Dzisiaj wieczorem idę nad staw, żeby się pożegnać. Nie byłam tam od dość dawna, chyba od tego zwariowanego dnia. Muszę to zobaczyć po raz ostatni, albo nigdy nie zdołam o tym zapomnieć. Jeśli chodzi o moich przyjaciół, to nie chcę im o niczym mówić. Napiszę do nich, kiedy przyjadę do Newport, kiedy będę już w Wenecji. To ostatni wpis do pamiętnika, jaki robię w tym domu, w tym pokoju. Nie potrafię tego zrozumieć, ale jakoś dziwnie będzie mi tego brakowało. Może nie aż tak bardzo, ale przecież tu się wychowałam, tutaj spędziłam 18 lat.
O Boże, nieprędko o tym wszystkim zapomnę. Nie chcę mieć wyrzutów co do tego, co robię, ale nic nie mogę na to poradzić. Mam wyrzuty, no może nie aż takie, ale jednak. Choć najbardziej nie mogę się doczekać tego, co przyniesie jutro. Myślę, mam nadzieję, że może nawet będę szczęśliwa. Jak przyjemnie o tym pomyśleć. Piątek 28 lipca 2209 rok mamy. Czyli to już czasy teraźniejsze. Jest o wiele zbyt wcześnie rano. Wolę nawet nie myśleć o tym, co śniło mi się zeszłej nocy. Chyba się naczytałam za dużo bajek. Czas zacząć śnić o chłopakach i o robieniu zakupów. No, o tym, o czym powinna śnić dziewczyna w moim wieku. Właśnie dotarło do mnie, że otwarcie wystawy prac studentów jest już za niecałe 2 tygodnie. Mój obraz, mówiąc w najszerszym tego słowa znaczeniu, jest daleki od tego, żeby można go było gdziekolwiek wystawić. Nawet to za dużo powiedziane. Mam tylko puste płótna, a choć takie coś mogłoby niektórych zmylić, pewnie powiedzieliby coś w stylu co za ekspresyjne oddanie nicości, to na pewno nie oszukam tym moich nauczycieli. Tak, sądzę, że taki wstęp się przyda, bo jednak rzuca pewne światło na postać głównej bohaterki, April Ryan. Tutaj jeszcze mamy obrazy, plakaty. To moje dzieło. Ma to być portret mojego wykładowcy biologii, ale sądzę, że mógłby się nie rozpoznać. Musiałam pożyczyć kilka plakatów z baru, bo po prostu nie stać mnie na zakup własny. To takie przygnębiające, kiedy się nad tym głębiej zastanowić. No dobrze, wyjdziemy sobie może na korytarz. Lepiej pójdę do studia trochę popracować. Do wielkiego występu zostały tylko 2 tygodnie, a moje dzieło na wystawę jest właściwie w proszku. Myślę, że najpierw powinnam się ubrać. Hej, maleńka! Mała, wyglądasz dziś wyjątkowo seksownie. Słuchaj, Zak, muszę lecieć i... Co jest, April? Jak życie? Ach. Było całkiem fajnie, dopóki ty się nie pojawiłeś. Było całkiem fajnie, dopóki ty się nie pojawiłeś. Co? Słuchaj, myślałem, że może byśmy gdzieś razem wyskoczyli dziś wieczorem, do pawilonu czy gdzieś. Moglibyśmy sobie walnąć parę transów, poprzytulać się w tańcu. Co ty na to? No od razu po tym, jak mówi, to widzę, żebym go nie polubił. Nie, nic z tego, Zak. Co? Masz coś przeciwko mnie, mała? Obraziłaś się, czy co? O, nie, po prostu nie sądzę, że ty i ja razem to dobry pomysł. Dobra, wrócisz do mnie na kolanach, kiedy zrozumiesz swój błąd, mała. Spadam stąd. Co za dupek. Albo pajac. Różnie można takich nazywać. Organiczny plastik. Rośnie i zamienia dwutlenek węgla w tlen. Tak jak prawdziwa roślina, ale nie potrzebuje wody. To wygodne, ale niepokojące. Bezpłatny terminal informacyjny. BIT. Bezpłatny informacyjny terminal. Nie wiem, czy to takie nawiązanie informatyczne, być może. BIT. Komputer. Interfejs głosowy nie jest zainstalowany. Aby skomunikować się z bezpłatnym informacyjnym terminalem, proszę skorzystać z interfejsu dotykowego. A, dobrze. Może rozważysz naprawdę korzystne ulepszenie? Oprócz interfejsu głosowego, technologii obrazu TrueHolo i kompatybilności z Instacredit. Nie, dzięki. Skorzystam z moich dłoni. Przegapisz wspaniałą okazję. Jeśli teraz ulepszysz... Czekaj! Jednak zrozumiałeś. Więc masz już zainstalowany interfejs głosowy. Dlaczego miałabym płacić, żeby zainstalować kolejny? Obecny interfejs głosowy przeznaczony jest do zadań reklamowych. Jeśli skorzystasz z wyjątkowo korzystnej oferty jeszcze dzisiaj... Nie, naprawdę, ty... Ten terminal nie należy do mnie. Zanotowano. Proszę w przyszłości powstrzymywać się od komunikacji głosowej, albo twoja działalność zostanie zameldowana UOU. UOU? Urząd do spraw odpowiedniego użytkowania. Są uprawnieni do noszenia broni.
Dobra, nieważne. Przepraszam. Zdaje się, że można było z tego terminala korzystać. Były takie plany w pierwotnej wersji gry, żeby można było z niego korzystać, ale ostatecznie z tego zrezygnowano. No jak na 99 rok, to spory ekran. Wszechobecny ekran. Nie mam zamiaru udawać, że wiem, jak działa, ale najwyraźniej wszystkie dane przepływają jakoś przez nasz wymiar dziurawy jak szwajcarski ser. Wiesz, głupio się czuję, kiedy o tym myślę. Ale oczywiście akcja gry nie toczy się, nie rozgrywa się w 99 roku, tylko dużo, dużo później. Dobrze, tablica informacyjna. Sprawdzimy ją. Coroczna letnia zadyma we Fringe Cafe, piątek 4 sierpnia 20. Darmowe jedzenie. Występ Rayona Della. Maskarada Arlekinów, zespół Dopadacze. Bilety do kupienia przy barze. Tylko 10 dolców. Rozpuść Wici. No dobra. Przepraszam, ale napakowani spoceni goryle nie podniecają mnie. Wolę kujonów. Co za wybór. Napakowani spoceni goryle i kujoni. Nie przeczytam, co tam jest napisane, dopóki tego nie zdejmę. Pismo Fiony nie jest szczególnie czytelne. Licz się z innymi. Przycisz muzykę po 23. Fiona. Noc z pizzą i filmem. Poniedziałek, 31 lipca. Bios. Bio co? Nie wiem, czy boys, czy bios. Taki komputerowy bios. Patrz, to małpka. Rozkład obowiązków w salonie. 27 lipiec. April i Emma. O, bosko, praca fizyczna. Uwielbiam to. Co tu jeszcze jest? Rozkład obowiązków w salonie. Rozkład obowiązków w salonie. Właśnie było. San Francisco. Chciałabym kiedyś tam pojechać. Wkrótce, mam nadzieję. No dobra. Tutaj jest podobno jakiś mikropunkt interaktywny, który się nazywa Obraz 1. Próbuję go upolować, ale jakoś mi to nie wychodzi, więc nie wiem, czy nie zrezygnujemy z tego. W każdym razie on odblokowuje pewną interakcję i później też rzutuje na wygląd pewnej animacji. Ze wstępnej części gry, z początkowej, no ale nie wiem dokładnie, gdzie tego szukać. Gdzieś tutaj z lewej strony, z tym, że to jest za małe, więc no nie będę przedłużał. Za to zabiorę sobie zapałki. O, chyba, że z tego, tak, z tego widoku. Obraz, jest. Reprodukcja wczesnego Lebowskiego. Nie przepadam za nim. Reprodukcja wczesnego Lebowskiego, tak. Czyli w tym miejscu niby tutaj jest ten obraz, a ona podchodzi do ściany tutaj. Także przypuszczam, że to, no na pewno to było zamierzone przez autorów. Taki kolejny easter egg. A teraz porozmawiamy sobie z Fioną. To będzie długa rozmowa. Dzień dobry, Fiona. Dzień dobry, kochanie. Wcześniej dzisiaj wstałaś. Tak, nie mogłam spać. Dobrze się czujesz? Wyglądasz trochę blado. Miałam paskudny koszmar. Znowu? Nie tylko ty, kochanie. Miki obudziła mnie z krzykiem w środku nocy. Nie chciała wrócić do łóżka, dopóki nie zrobiłam jej ziołowej herbatki. Miała koszmary? Najwyraźniej. Ale nie chce mi o nich opowiedzieć, chyba się wstydzi. To niepodobne do Miki. Wiem, kochanie. Nie mów jej, że tak powiedziałam, ale nigdy wcześniej nie widziałam jej tak poruszonej. Wystraszyła mnie jak diabli. Nie wiem, dlaczego miewam te koszmary. Może to z powodu stresu. W końcu niedługo wystawa. Och, tak. Wystawa w Akademii. A jak przygotowania? Boże, nawet nie pytaj. Nie wiem, jak ja namaluję te obrazy. Od wieków nie miałam inspiracji. Za ciężko pracujesz. Musisz się od czasu do czasu rozerwać.
Żyj, ciesz się swoją młodością. Inspirację można znaleźć też w rozkoszach. No nie wiem, ale w twoim przypadku najwyraźniej się to sprawdza. W tej kwestii jestem ekspertem, kochanie. Zapytaj Miki. Powie ci, że palcem nie ruszam, chyba że jest to absolutnie konieczne. Wygodne. Gdzie się wszyscy podzieli? Miki jest przykuta w piwnicy. To znaczy nie jest dosłownie przykuta oczywiście, chociaż to kuszący pomysł. Czyżbyśmy zagłębiały się w twoje seksualne fantazje, Fiona? Trochę wczesna godzina, nie sądzisz? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. W każdym razie instalacja jest... Pewnie zauważyłaś, jak brałaś prysznic, co? Nie ma ciepłej wody. Miki próbuje coś na to poradzić. Brodzenie po kolana w cuchnącej wodzie to jej robota, dzięki Bogu. A co z Charlie? Wstał już? Nie, jeszcze śpi. A Emma dopiero co poszła do łóżka. Widziałam, jak wchodziła, kiedy robiłam śniadanie. Nie wiesz, z kim się teraz spotyka? Nie wiem, z jakimś gościem. Kochanie, te typki, z którymi ją widuję, jest za dobra dla tych palantów. Chciałabym, żeby chociaż raz znalazła sobie mężczyznę, który będzie ją przyzwoicie traktował. Tak, nie miała wiele szczęścia w miłości. Przyciąga do siebie drani, a jest taka śliczna. Żerują na niej, wiesz? Dranie. Próbowałam z nią o tym porozmawiać, ale Emma jest nerwowa. Nie chce nikogo słuchać. Jest równie uparta jak ty i ja, kochanie. Na pewno da sobie radę. Jest sprytna i zaradna i nie da sobie zrobić krzywdy. To jest Fiona, tak? Ten sposób mówienia Fiony jakoś mnie lekko drażni. Nie wolałabyś wyjść na dwór i cieszyć się ładną pogodą? Żartujesz? Nie mam zamiaru wychodzić na dwór aż do września. Jest straszny upał. Ale ma też taki specyficzny sposób bycia. Mogę cię o coś spytać? Ależ oczywiście, kochanie. O co? Opowiedz mi o Emmie. O Emmie? Czemu? Przecież to jest twoja najlepsza przyjaciółka, kochanie. Nie wiem, czy mogłabym ci powiedzieć coś, o czym jeszcze nie wiesz. Przecież o wszystkim sobie mówicie. To prawda. Tego dnia, kiedy się spotkałyśmy, coś w nas zaiskrzyło. Tak nagle. To było dziwne, ale fajne uczucie. To tak jak ze mną i Miki. No, oprócz seksu. To całkiem spore oprócz. No, chyba tak. Emma jest szalona. No, nie tak szalona jak szalony kapelusznik, ale w jakiś taki fajny sposób. Zawsze jest dookoła niej wesoło. Emma zawsze była trochę dziwna. Właśnie, kochanie. Potrafi flirtować i chłopcy padają jej do stóp. Nic dziwnego, jest wyjątkowo śliczna. Nie muszę ci chyba tego mówić. Jestem pewna, że gdyby chciała, mogłaby zostać modelką. Ale ona jest artystką i to dobrą. Naprawdę uważam, że osiągnie sukces. Jej rzeźby już są znane. Mogłabyś mi powiedzieć coś jeszcze o Emmie? Czasami powinna być bardziej ostrożna. Lubi flirtować. A chociaż nie chce nikomu zrobić krzywdy, to niektórzy nie czują się zbyt dobrze, kiedy najpierw się ich prowokuje, a później odrzuca. Powinnaś jej to powiedzieć jako najlepsza przyjaciółka. Mówiłam jej. Nie chcę słuchać. No tak, ona trochę mnie martwi, ale jest już dużą dziewczynką i potrafi o siebie zadbać. Cieszę się, że tutaj mieszka. Nie licząc ciebie i Charlie'ego, jest moją ulubioną lokatorką. Co o mnie pomyślałaś, kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy? To dość osobliwe pytanie, nie sądzisz? Pomyślałam, że jesteś urocza i nadal tak sądzę, kochanie. Pamiętasz dzień, kiedy się tutaj zjawiła? Oczywiście, kochanie, to było niedawno. Nie jestem jeszcze taka całkiem zniedołężniała. To było w maju, prawda? Przysłał cię do mnie Charlie, a ty wyglądałaś na kompletnie zagubioną. To był twój pierwszy dzień w mieście, prawda? Pamiętam, że wyglądałaś jak zagubione szczenie. Szczenie? Ja? Kiedy zobaczyłam, jak wleczysz tę walizkę przez most, moje serce wyrwało się do ciebie. Cieszę się, że tutaj jesteś. W każdym innym miejscu byłabyś stracona. Ciekawe słowa. Widzę, że wypytujemy o wszystkich lokatorów tutaj, łącznie z nami. Od dawna znasz Charlie'ego? Och, on jest jednym z naszych najstarszych lokatorów. To już prawie 3 lata, od kiedy się wprowadził. Charlie ma zawsze dobry humor i jest prawdziwym dżentelmenem. Zgadzam się z tobą.
To prawdziwy dżentelmen. A w naszych czasach ciężko spotkać prawdziwego dżentelmena. To twój wierny przyjaciel, kochana. Może nawet ktoś więcej niż przyjaciel? Co masz na myśli, mówiąc, że to ktoś więcej niż przyjaciel? To nie ja powinnam o tym mówić. Może jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale kiedyś zrozumiesz. A co z Zakiem Lee? Zak? Chyba obie czujemy do niego to samo, kochana. Właściwie nie jest kompletnym skurwielem. Gdyby był, szybko bym się go stąd pozbyła. To po prostu napuszony i arogancki fiut. Zgadzam się z tobą. No, może poza fiutem. Poza tym płaci swoje rachunki na czas, nie robi hałasu, trzyma się na uboczu i, co najważniejsze, boi się mnie jak cholera. Więc nie mogę go tak po prostu wyrzucić. Cóż, najdłuższa podróż to nie jest może Still Life. Tam było chyba jednak więcej wulgaryzmów, ale też postacie potrafią tutaj całkiem nieźle dowalić innym słownie. Także trochę wulgaryzmów jest, ale no umówmy się, nie jest to wadą. Opowiedz mi coś o sobie, Fiona. O mnie? Nie ma o czym opowiadać. Lubię moją pracę, lubię małą Wenecję i lubię być z Miki. Jestem szczęśliwą dziewczynką. Oczywiście czasami chciałabym wrócić do Anglii i spotkać się z rodziną, ale to chwilowe pragnienia. Jestem bardzo zadowolona ze swojego życia w Newport. Od dawna ty i Miki jesteście razem? Jesteśmy razem z Miki od 19 roku życia. Ona wtedy była dobrze po 30. Starsza, mądrzejsza, światowa kobieta. Uważałam, że jest słodka, urocza i bardzo intrygująca. Kiedy w końcu zrozumiałam, że wcale taka nie jest, było już za późno. Zakochałam się. Dla niej porzuciłam drętwe życie brytyjskiego mieszczucha i przyjechałam tutaj. Nie była rycerzem lśniącej zbroi, o nie, ale wiedziała, jak traktować kobiety. Tworzycie wspaniałą parę. Tak sądzisz, kochanie? Tak, to pewnie prawda. A seks jest cudowny. Nigdy nie nudzą cię rozmowy o twoim pożyciu? Nigdy. A jeśli kiedyś zaczną, to proszę, zastrzel mnie. No tak. I tutaj małe słówko ode mnie. To jest to, o czym mówił w jednym z odcinków naszego przygodówkowego podcastu Zagadka. Mianowicie, najdłuższa podróż wyszła w roku 1999, a wtedy jeszcze dość rzadko pojawiały się w grach komputerowych wątki homoseksualne. Dlatego takim jednym z nielicznych wyjątków była właśnie najdłuższa podróż i ten związek homoseksualny kobiety z kobietą Fiony i Miki. Także coś oryginalnego jak na te czasy. Mogłabyś powiedzieć mi coś o domu granicznym? To jeden z moich ulubionych tematów, kochana. A co dokładnie chciałabyś wiedzieć? Dlaczego postanowiłaś prowadzić pensjonat? To długa historia. Między innymi dlatego, że razem z Miki lubiłyśmy klasyczne, angielskie, wiejskie gospody. Wiesz, te staromodne, podniszczone budynki, dziwaczne stare gospodynie i dziwnie sugestywne nazwy w stylu leniwy kogut. Więc dlaczego przyjechałaś tutaj, do wielkiego miasta w Ameryce? Chciałyśmy stworzyć w Newport miejsce o podobnej atmosferze. Taką przystań, którą ludzie tacy jak ty i ja mogliby nazwać domem, chociażby na krótki czas. Więc przez kilka miesięcy dyskutowałyśmy nad różnymi pomysłami, a potem postanowiłyśmy założyć pensjonat dla młodych studentów i artystów bez grosza przy duszy. Zdecydowałyście, że chcecie to zrobić w Wenecji? Wiedziałyśmy, że Wenecja to miejsce w sam raz dla nas, jeszcze zanim tu przyjechałyśmy, ale najtrudniej było znaleźć odpowiednio tani dom. A właśnie ten budynek był osiągalny. Nie tak od razu. Podobnie jak większość budynków w Wenecji, ten był kiedyś fabryką. Ale kiedy pierwszy raz go oglądałyśmy, jakaś miejscowa firma zamierzała przerobić go na bar i klub nocny. Ale miejsce tak bardzo nam się podobało, że złożyłyśmy odwołanie do Rady Miejskiej. Gdy przedstawiłyśmy nasze plany, dali nam zgodę i obniżyli cenę budynku, pod warunkiem, że dotrzymamy obietnic odnośnie naszych lokatorów. No teraz już wiem, wtedy kiedy grałem, nie wiedziałem, że poprawnie jest odnośnie do, a nie odnośnie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to że to jest ciekawa sprawa, bo Newport w Stanach Zjednoczonych, Newport jest generalnie popularną nazwą miejscowości
I zarówno Newport znajduje się w Anglii, jest na przykład turniej tenisowy w Newport, jak i w Stanach Zjednoczonych i po kilka miejscowości o tej nazwie można znaleźć w tych krajach. Skąd wzięłyście nazwę Dom Graniczny? To się wręcz narzucało. Jest na granicy dwóch światów, prawda? Między Małą Wenecją a samym miastem. A poza tym wierzę, że jesteśmy na granicy między dwoma abstrakcyjnymi światami. Z jednej strony otacza nas duch i sztuka, a z drugiej spotykamy naukę i technologię. To bardzo poetyckie, Fiona. Tak, ćwiczyłam się w tym. Może i jestem mieszczuchem, ale mogę filozofować i kłócić się z najlepszymi poetami. Czy to miejsce należy do was wspólnie? Do ciebie i Miki? Tak, należy do nas wspólnie i dzielimy się obowiązkami. Miki zajmuje się utrzymaniem budynku, a ja sprawami administracyjnymi. Zajmuję się też codziennymi kontaktami z naszymi lokatorami. Na przykład decyduję, czy komuś wynająć pokój, czy nie. A i oczywiście na mnie spoczywa niemiły obowiązek wyrzucania niektórych lokatorów. Sądziłam, że to lubisz. No dobrze, czasami lubię, ale nie zawsze. To potrafi być bardzo nieprzyjemne. Dzięki za informację. Cieszę się, że mogłam ci pomóc, kochanie. Co możesz powiedzieć o Małej Wenecji? Nie wiem zbyt wiele o historii Wenecji. Powinnaś zapytać kogoś, kto interesuje się lokalnymi sprawami. Wiem tylko, że wszędzie tutaj były kiedyś fabryki, a jakieś 100 lat temu zamieniono większość budynków w domy dla studentów i bezdomnych. No i z pewnością jest to miłe miejsce. Przyjaźni ludzie, liberalne poglądy, świetne sklepy z ubraniami, sama doskonałość. Jeśli pominąć przeraźliwe wonie unoszące się w lecie z kanałów. No tak, we włoskiej Wenecji też są zapachy, przynajmniej krążą historie o tym, że czasem te różnego rodzaju glony czy roślinność generalnie wodna sprawia, że no śmierdzi tam po prostu. Jaka jest historia mojego pokoju? Twojego pokoju? To zwykły pokoik. Niewiele większy od dużej szafy, prawdę mówiąc. Nie jest taki mały. To jeden z naszych najmniejszych pokoi, ale jest tani i znajduje się na miłym piętrze. Mam nadzieję, że ci się tam podoba. Lubię ten pokój. Jest wygodny, a z okna rozpościera się ciekawy widok. Miło to słyszeć, kochanie. A jeśli chodzi o jego historię... Obawiam się, że nie kryje żadnych niewyjaśnionych śmierci ani ukrytych skarbów. Służył za mieszkanie wielu niezamożnym studentom. Podoba ci się Newport? Miasto? Przez większość czasu nie ruszam się z Małej Wenecji i łatwo zapomnieć, że jesteśmy tylko malutkim skrawkiem w środku betonowej dżungli. Ale czy mi się podoba? Newport jest jednym z wielkich miast naszego wieku. Możesz je lubić albo nie, ale nie możesz się z tym nie zgodzić. A jak jest w twoim przypadku? Lubisz je czy nie? Jeszcze się nie zdecydowałam, kochanie. Zapytaj mnie za 15 lat, może wtedy będę znała odpowiedź. No i koniec wreszcie tego potężnego dialogu. W tej chwili nie mam innych pytań. Jeśli będziesz chciała coś jeszcze wiedzieć, nie wahaj się zapytać. Lepiej już pójdę. Do akademii? Tak. Nie ma już zajęć w tym semestrze, ale do następnego czwartku muszę skończyć obrazy. I po co się tak męczyć? Powodzenia. Tylko nie pracuj za ciężko, dobrze? No właśnie, generalnie trzeba trochę poczekać, aż najdłuższa podróż odpowiednio się rozkręci. Ponieważ no sporo jest tekstu na początku. To już sami widzicie, przeczytanie tekstu z pamiętnika, rozmowa z Fioną i już na samych tych czynnościach zeszło dobre 20 minut. Ładne malowidło ścienne. Podoba mi się to malowidło, chociaż temat jest trochę oklepany. Baśniowy las i magiczne smoki, ale i tak jest ładny. Oklepany czy nie? Ciekawe, co się stało z malarzem. Pewnie produkuje masowo tandetne kalendarze fantasy i okładki książek. Oklepany czy nie, ale ciekawy. Jakaś maszyneria. Aha. Tutaj niestety czasem, jak się wchodzi do nowych lokacji, to myszka nie reaguje na kliknięcia.
Także chyba będzie dobry moment na zakończenie odcinka. No niestety myślałem, że to się uda wyeliminować, ale jak widać trochę się pomyliłem. Do tej pory działało dobrze, ale niestety jest nowa lokacja i widać, kliknąłem 20 razy i dopiero. Teraz już powinno być dobrze, więc okej. To pewnie dzieło Miki. Ona jest tutejszą złotą rączką. Ale dziwię się, po co założyła tutaj ten zacisk? No i generalnie, mógłbym to miejsce opuścić, bo co nas to tak naprawdę obchodzi, moglibyśmy zapytać. Może zapytamy, może, o, sprawdzę. Zobaczymy, czy gra reaguje na bieżąco na to, co się dzieje i czy będzie można zapytać Miki o zacisk. A nie, Miki, a to jest Fiona, no to nie. Okej, okay. Ale rozwiążemy sobie tę zagadkę, te szczypce mogą się nam przydać za jakiś czas. Ten zacisk w zasadzie. O, wygląda na to, że zacisk pełnił jednak jakąś funkcję. Co za niespodzianka. Może wyłowimy za jego pomocą tę kaczuszkę gumową na przykład. Nie chcę się ruszyć. Pewnie ciśnienie jest za wysokie. No właśnie, wiemy już, jaką funkcję pełni zacisk, ale może uda się jakoś zablokować tę wodę, by tak nie tryskała sobie luźno, by nie było tutaj potopu kolejnego i zdobyć ten zacisk. Tutaj widać, że kable są jednak... No, urwany jest kabel, tak? Przewody są zbyt daleko od siebie, by je z powrotem połączyć. Wygląda na to, że ktoś wyrwał spory kawałek kabla. Dokładnie. Aha! Jeszcze jest jedna rzecz, której nie lubiłem. Ale zadziwiające. Oj, przepraszam, przez swoje gapiostwo. Mianowicie, przecież na tablicy ogłoszeń tutaj była jakaś informacja od Fiony, której nie przeczytaliśmy. Znalazłam złoty pierścionek pod sofą w salonie. Jeśli to naprawdę twój, daj mi znać. Fiona. Tak. Kilka tygodni temu zgubiłam złoty pierścionek. Mam nadzieję, że to ten. Spytam Fionę. Pokażemy to Fionie. No i może nam odda pierścionek, oby. Zauważyłam tę notatkę na tablicy. Myślę, że to mój pierścionek. Przepraszam, że cię o to proszę, ale mogłabyś go opisać? Jasne. Jest na nim napisane słodka szesnastka. Dał mi go mój tato. To były chyba jedyne moje urodziny, o których pamiętał. A przynajmniej jedyne, na które dostałam prezent. Tak, to ten. Znalazłam go pod kanapą, kiedy odkurzałam. Proszę, kochanie. Chociaż niezbyt wymyślny napis. Nie jest szczególnie cenny, ale ma dla mnie pewną wartość sentymentalną. To bardzo ładny pierścionek. Tak. Tato nie dał mi nigdy nic ładnego. Ani wcześniej, ani później. Musiał tamtego dnia wygrać w pokera, czy coś takiego. Wiesz, co mnie dziwi? Jest draniem i traktował mnie jak śmiecia, ale nie nienawidzę go. Szkoda mi go. Dlaczego? Bo nie wie, co to znaczy miłość. Nie potrafi kochać nikogo ani niczego. I dlatego jest i będzie nieszczęśliwy każdego dnia, aż do śmierci. Boże, cieszę się, że to już za mną. Mam nadzieję, że już nigdy go nie zobaczę. Nie, powiem inaczej. Postanowiłam, że już go nie zobaczę. Nigdy. No, smutna historia i smutne jest to, że przez ojca postanowiła zostawić całą rodzinę. Słodka szesnastka. Oj, co za prezent. Dobra, maszyną zajmiemy się później, bo widzę, że już odcinek trwa dość długo ze względu na te rozmowy. Dlatego jeszcze zobaczymy, co to jest za pan. O, na koniec odcinka. Ojej. Seniorita. Tak? Jak się dziś czujesz, piękna seniorito? Jestem zajęta, to tak jakby odrzucała jakby jakąś propozycję matrymonialną. Jestem zajęta. Si, dzisiaj wszyscy są zajęci. Niedługo masz wielką wystawę, tak? To prawda, muszę lecieć. To na razie. Światło słoneczne i śliczne seniority wywołują smutek u takich starych ludzi jak ja. Wolę chłodne i deszczowe dni.
Tak w ogóle, to wolę świat w czarno-białych kolorach. Jak w starych filmach. Jak we wszystkich dobrych filmach. Ale powiedz mi, seniorita Ryan, jak opisałabyś swój idealny dzień? Upalny i słoneczny, nie, ja źle znoszę upały. Zimny i deszczowy, no to też coś pomiędzy. 15-20 stopni jest w porządku. Albo nawet lekko ponad 20 z wiaterkiem. Nie ma takiej opcji. Zimny i deszczowy, tak jak twój. To dobrze. Jesteśmy do siebie podobni. Ale to nie przez ten upał jesteś nieszczęśliwa, prawda? Męczą cię koszmary. Co? Boisz się ich. Boisz się, że twoje koszmary mogą być prawdziwe. Kto ci powiedział o moich koszmarach? Nikt. Widzę je w twoich oczach. Widzę duchy, które cię prześladują. Nie wiem, z kim rozmawiałeś, ale od tej chwili trzymaj się z dala ode mnie i od mojego prywatnego życia. Nie unoś się, seniorita Ryan. To przeznaczenie. Przeznaczenie? Nie obchodzi mnie, co myślisz, ale zostaw mnie w spokoju. Jeśli nie stawisz czoła koszmarom, będą się powtarzać. Wkrótce będziesz je widzieć nawet na jawie. Potrzebujesz pomocy, wiesz? Wszyscy potrzebujemy, April. Dlatego tu jesteśmy, ty i ja. Dosyć. Nie muszę tego słuchać. Przepraszam. Zdenerwowałem cię. Nie sądziłem, że zareagujesz w ten sposób. Mam nadzieję, że wkrótce znowu porozmawiamy. Nie sądzę. O nie. Proszę, przemyśl to. Jeszcze jedno, seniorita. Uważaj. Bądź ostrożna. No dobrze. To już będzie koniec odcinka, bo trwało to dość długo. Jeszcze dodam, że próbowałem zainstalować ten patch poprawiający nieco grafikę, ale miałem jakiś błąd podczas uruchomienia gry i musiałem ją reinstalować, dlatego no cóż, termin gonił. Też nie mam czasu tak sprawdzać nieskończoność, skoro ta gra i tak już do tej pory tyle mi kłopotów przysporzyła z graniem i z nagrywaniem. Mam nadzieję, że taka oryginalna grafika, jaka była w 99 roku, też przypadnie wam do gustu i że chętnie sięgniecie po grę samodzielnie, w nią zagracie albo obejrzycie u mnie dalsze odcinki Let's Playa. Na teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej!